Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was ze słonecznego Podkarpacia. Ja zdejmę okulary. W całej Polsce ulewa. W Warszawie odwołują mecze, zalane boiska, a my przyjechaliśmy dzisiaj na Podkarpacie. Jesteśmy na rynku w Rozwadowie, oznacza to jedno. Stalowa Wola będzie naszą destynacją. Kolejny odcinek Gastrotripa, znów będziemy zajadać. Wstaliśmy dzisiaj o 5 rano i muszę Wam powiedzieć jedno. Kiszki już nam marsza grają. Wybieramy się do restauracji śniadaniowej Widzimisię. Czy będziemy widzieć misie po wizycie w tej restauracji? Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Jest fontanna, jest cała masa liści, bo w nocy niesamowicie padał deszcz. Przyjechaliśmy i po drodze mniej więcej w połowie przestało padać. I miejmy nadzieję, że do końca dnia tak będzie. Zaczynamy kolejne kulinarne rendezvous na Podkarpaciu. No i które danie ładniejsze? U mnie szakszuka z boczkiem, u Szpilbusia tosty z boczkiem. Zróbko. Ser żółty, ser feta, cała masa pomidorów, cebula, no i boczuś. Bardzo gorące, ale bardzo solidne. Do tego ciemne pieczywo z ziarnami, bardzo zdrowe. I jajko. Jest jajeczko oczywiście. Takie śniadanka to mogłaby mi żona robić codziennie. Do łóżka. Albo ja jej. Czosnek czuję. Solidna porcja. Do tego kawka. Postawi mnie to na nogi. A przypomnę, że wstałem dzisiaj o 5 rano. Szpilbuś, pokaż, że tutaj jeszcze dostaliśmy taką całą karafkę ładną z białym płynem do śniadania po kielichu. Bardzo ładne. No ale powiem szczerze, że tosty Szpilbusia z boczkiem i z jajkiem też wyglądają zachęcająco. Zajadamy i oceniamy. Wydaje mi się, że oceny mogą być bardzo wysokie. Dzisiaj na czerwono, więc będzie bardzo romantycznie. Wyjątkowe miejsce w Parku Miejskim w Stalowej Woli. Szukam jednej pary, no bo jest Jagoda i Jacek, jest Krystian i Dorota, Kasia i Maciek. Czy są? Bartek i Gosia. Czy jest tutaj, czy była tutaj Kasia i Maciek? Którzy? No ci z telewizji oczywiście. E plus L, A plus E. No same hasła. Poczekaj, bo przyszedł psiak. Zwąchać. Chyba zwąchał to, co zjedliśmy. Ale powiedzmy parę słów prawdy na temat kawiarni, a właściwie restauracji śniadaniowej. Widzimisię, dobrze mi się odbija. Czyli ten smak powraca i ten smak jest bardzo sympatyczny. Co zjadłem? Zjadłem szukrze, czyli po prostu szakszukę. Dużo pomidorów, jajka, ser feta, do tego cukinia, do tego cebula. Dużo przypraw, była tam czarnuszka, bardzo zdrowa. Mi się to podobało, bo dzięki temu ja mam teraz kilka godzin odstępu, że mogę wyczekać do obiadu. Chodzę powoli, bo jesteśmy w Parku Miejskim i co można trafić w parku? Oczywiście grzyby i tak dalej. Moi drodzy, no mi to smakowało. Ja jestem zadowolony, jestem ukontentowany. Duża porcja, syta porcja. Bardzo lubię połączenie jajek i pomidorów. One zawsze się zgadzają. Czosneczek, kawałki czosnku, które dało się wyczuć. Pod względem smaku wszystko się tutaj zgadzało. Harmonia i smak. Piąteczka w tej kategorii. 79 zł. Za dwie kawy. Ja wziąłem dużą, Szpilbuś wziął mniejszą. Obie cappuccino i do tego zestaw. Tosty z boczkiem dla Szpilbusia i szakszuka z boczkiem dla mnie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli chcę zamówić tosty, to muszę ich zjeść co najmniej 4 albo 5, więc wiedziałem, że muszę coś treściwego wprowadzić do mojego układu pokarmowego. 79 zł. Tak sobie myślę. Na początek dnia, jako to pierwsze danie, wszyscy mówią, że śniadanie jest tym najważniejszym posiłkiem, ale to sporo. 79 zł to jest sporo. W niektórych miejscach za 79 jesteśmy w stanie dla dwóch osób zjeść obiad. 3,5 za cenę. Wydaje mi się, że tutaj wielkość tych porcji się zgadza, ale nad ceną można byłoby popracować, tak żeby Wilk był syty i Kansas City, żeby i lokal zarobił i było więcej klientów, którzy na pewno smak im się spodoba, ale jakby było ciut taniej, myślę, że byłoby ich jeszcze więcej. Wiesz, jakie ja mam wrażenie ogólnie będąc w tym miejscu, że oni więcej by zyskali będąc cukiernio-kawiarnią, niż taką śniadaniówką. Niż śniadaniówką. Ale to jest warte podkreślenia, że jest to pierwszy lokal, w którym byliśmy, w którym jest to dedykowana restauracja śniadaniowa. I stąd godziny otwarcia. Są obecni od 7 rano. Za to podniósłbym pół punkcika, wiesz?
Dobrze. Za godzinę otwarcie. Damy. Chciałem 3,5 dać, bo państwo obok nas, którzy siedzieli, zamówili pewne danie i nie dostali. Ale za te godziny otwarcia jak najbardziej jesteśmy w stanie podnieść. Jest niedziela. Zwróćcie uwagę, że my często robimy testy w niedzielę. Nie wszystkie lokale są w ogóle w niedzielę czynne. A jeśli są, to... Od późniejszych godzin. Przeważnie te, które są od 10, są otwarte od 13 albo od 14, a tutaj od 7 rano. Hello, w niedzielę. Wystrój, moi drodzy. Jeśli chodzi o wystrój, wszystko jest to utrzymane w klimacie takiej właśnie restauracji śniadaniowej, ale nie ukrywajmy. Było tam kilka stolików, myślę, że około 5-7. Zamówienia składamy przy barze i jest o tym informacja na menu. No nie jest to lokal jakiś przestronny, nie jest to lokal, gdzie nagle takich dwóch ulańców jak my przychodzą ze swoimi drugimi połówkami, które też są ulane. One przyprowadzają jeszcze ze sobą cztery koleżanki i jest problem. 3,5. Były też taki autobusik chyba angielski przed wejściem. Jak dowiedzieliśmy się, jest zamknięty z uwagi na to, że już jest poza sezonem. Ale wykorzystujmy te momenty. Jest 17-18 stopni dzisiaj w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Przyszło takich dwóch. W lokalu tłok. Udostępnijmy to miejsce. Otwórzmy, wyjmijmy tą drabinę stamtąd. Dzięki temu więcej osób przyjdzie, usiądzie i zapłaci. Razem, moi drodzy, podsumowując, 21 punktów. 21 to jest oczko, krótko mówiąc. Jest jeszcze odrobina miejsca w żołądku, dlatego jedziemy dalej. Tym razem z grupy mistrzowskiej ruszamy do grupy spadkowej. Czy będą rewolucje żołądkowe, czy nie? Pani Magdo, pani ma już prawie 80 lat. Przepraszam, od razu musiałem przypomnieć panią Magdę Gessler. Także moi drodzy, w drogę widzimy się już w lokalu numer 2. No i zajadamy. Już prawie 13, a my cały czas głodni. Jesteśmy w kebabie Hayati i zamówiliśmy pitę Hayati, która, słuchajcie, jest taka, pokazuję i objaśniam. Dodam, tak wygląda moja dłoń, a to jest takie. To nie jest duże, to jest gigantyczne. Zamówiliśmy wołowinę, mieszany sos. W tej picie ma być zdecydowanie mięso, a surówka ma być tylko symbolicznie, bo tak poprosiliśmy. Jest szer. Samo mięso. Nie liczmy na to, że to jest jakiś niesamowity craft, ale nie jednemu taki keps w niedzielę o tej porze uratował nie tylko głowę, ale zdrowie. Przy trzecim kęsie pojawiły się warzywa, ale nie jest ich za dużo. Niedziela, 13, taki kebab, to jest, brzmi jak plan. Zjadłem już sporo, a ile zjadłem? Może z jedną ósmą. Zobacz, ile jest mięsa. Dobrze przygotowana pita. Jest też ser, który się roztopił. Sosów też nie jest jakoś dużo. Czuć pikantny i czuć łagodny, ale przy tej ilości mięsa liczy się tylko mięso. Nie musicie zamawiać dwóch, jak chcecie zjeść we dwóch. Jednym się najecie. No i pora parę słów powiedzieć prawdy na temat kebabu Hayati, w którym byliśmy. Jesteśmy w Stalowej Woli? Potwierdzenie. Przechadzamy się i od razu dwie sugestie. Zakaz kąpieli, czyli nie możecie się tutaj kąpać. Ja nawet nie wiem, czy buty by mi się zamoczyły, bo mam dość wysoką podeszwę. Kebab Hayati. Rozumiem tych wszystkich, którzy dali ocenę 3,7. Jest to prawie 1000 opinii. Dlaczego? Bo mamy tutaj zestawienie dwóch rzeczy, czyli potężne porcje i cała masa jedzenia, która ratuje niektórych w sobotę i w niedzielę rano, ale z drugiej strony nie ma tutaj mowy absolutnie o jakimkolwiek kraftowym kebabie, jest to typowa kula mocy. Jak już nie masz co jeść w lodówce pusto, idziesz, wszystko zamknięte, to jesz. No tak. Ale ma to swoich wielbicieli i dlatego rozumiem, że jedni oceniali to wysoko, bo cenią sobie duże porcje, a drudzy cenią sobie jakość i wtedy też te oceny były niższe. W 95% mięso, odrobinę surówki, odrobinę roztopionego żółtego sera. Nie każdy je kebaby z serem. Tutaj ten ser akurat całkiem fajnie się komponował, ale jaki to był wielki ogrom dania. No przecież to widzieliście, to było jak 3 razy moja ręka. Ja zjadłem trochę, Spielberg zjadł większość i ja i on jesteśmy najedzeni. Ale pamiętajmy, że cały czas operujemy wokół kuli mocy i wokół mięsa, które bardziej idzie na ilość, a nie na jakość. 3,5 za smak wydaje mi się tutaj jak najbardziej odpowiednią oceną. Absolutny top. Słuchajcie, 32 zł. Jakby zważyć to na wadze kuchennej, to ważyło, nie wiem, może z kilogram. Niecały.
cała masa smakołyków. Duża pita, dobrze przygrillowana, mięso i w środku jeszcze raz mięso. Praktycznie na całej szerokości tej pity. Dlatego jeśli chodzi o cenę, rzadko dajemy tak wysokie oceny, 5,5, bo za 32 zł są w stanie najeść się dwie ulane osoby, a myślę, że ci, którzy mają mniejsze żołądki, jedzą mniej, spokojnie w 3 osoby też by się najadły. Nie pożegasz się. Zabrania się wchodzenia do fontanny, czyli po pierwsze się nie kąpiemy i po drugie nie wchodzimy na fontannę. Wygląd, moi drodzy, niczym was ten wygląd tutaj nie zaskoczy, praktycznie widać tylko i wyłącznie pitę i na samej górze odrobinę sera i całą masę mięsa, która była w tej picie. W tej formie jedzenia chodzi o to, żeby zaspokoić ten głód weekendowy i spowodować, żeby żołądek od samego początku mógł dalej pracować. 3,5 za wygląd i tyle. Lecimy dalej. Obsługa, moi drodzy. Dodajmy, że obsługiwał nas pan, który był oczywiście obcokrajowcem, bo niektórzy wyznają taką zasadę, że jak obcokrajowiec przyrządza kebaba, to ten kebab jest lepszy, jest bardziej egzotyczny, jest bardziej orientalny. Tutaj pan mówił bardzo dobrze po polsku. Dowiedzieliśmy się, że nie ma bułek, są tylko pity. Zapytał nas dokładnie, jakie chcemy sosy, jakie chcemy mięso. Komunikacja na dobrym poziomie, nie było żadnych problemów. Myślę, że około 5, może 7 minut czekaliśmy na to danie. Czwóreczka za obsługę i wystrój. Wystrój 2,5. Bardzo niska ocena, ale no, prawda jest taka, że oprócz stołów i krzeseł i lady nie było tam absolutnie nic. Ale umówmy się, nie jest to jakaś restauracja, jest to typowy fast food, gdzie wchodzisz, kupujesz, płacisz, wychodzisz i jesz na mieście albo jesz po prostu w domu. Stalowa Wola myślę, że jest na tyle dużym miejscem, że znajdziecie tutaj na pewno coś smacznego dla siebie, ale jeżeli szukacie czegoś, po czym nie będzie wam się źle odbijało i po czym na pewno nie będzie rozstrojów żołądków, to możecie wpaść do restauracji śniadaniowej Widzimisię, która bardzo nam przypadła do gustu. A jeżeli jesteście zmęczeni po piątkowej, sobotniej imprezie i potrzebujecie czegokolwiek, żeby zaczął wam... I macie mniej gotówki i chcecie po prostu napchać się czymś, żeby żołądek wam zaczął pracować, to wtedy możecie iść śmiało do kebabu Hayati. I teraz musimy trochę to spalić. Jedziemy na piłkarskie emocje, jedziemy na stadion Stali Stalowa Wola. I tam będzie już wszystko to, co mi się lubią najbardziej, czyli spotkanie z Olimpią Grudziądz. Miejmy nadzieję, że dojdzie do skutku, bo w wielu polskich miastach dzisiaj mecze zostały odwołane przez ulewy i przez zalane boiska. Ale tutaj, jak widzicie, póki co jeszcze tych ulew nie ma, więc jesteśmy dobrej myśli. 18-19 stopni w październiku. To jest po prostu tak, jakbyśmy wygrali w Totka. Lecimy, moi drodzy, smacznie was pozdrawiamy. Trzymajcie się do następnego razu i dajcie znać, czy byliście w Stalowej Woli? I czy są jakieś inne miejsca godne uwagi, warte odwiedzenia w tym podkarpackim mieście. Trzymajcie się, cześć!